żeby nas nie wpuścili do tylnego lasku. Ja jestem przekonany, że jeżeli zabierzemy tą pierwszość, to oni będą wiedzieć, że to my. Mogą się domyślać. Pytanie tylko, czy będą, wiesz, robić coś. Co mogą z tym zrobić? No właśnie. Najwyżej, jak będziemy podróżować, to co jakiś czas będzie nas atakować banda asasynów. Mistrzu gry. Mistrzu gry. Co postanowiliście, co robicie? Ja tak patrzę, czy to jest jaskinia tu? Tak. No to ja chcę tam pójść. O, jaskinia. A więc End się rusza i hola, hola, hola. Co wy tu? My jesteśmy poszukiwaczami przygód i penetrujemy wszystkie dziury. On mówi... Tutaj jest super miejsce, nie zakłócajcie jego spokoju. Czego szukacie? Powiedzcie. Miejcie honor i nie kłamcie. My nigdy nie kłamiemy, zacny drzewcu. To co was tu sprowadza? Czego tu tak szukacie? Myślicie, że jestem głuchy, jak tak rozmawiacie między sobą? Chcecie pieczęci, nie? Oda. W sumie nie wiemy właśnie, czego chcemy. I to mogę ci powiedzieć z pełnym poczuciem prawdy w sercu. To jest prawda. Wam wierzę. Jednak nie jestem pewny co do waszych dwóch towarzyszy. Wskazuję na tych, którzy są przy ścianie. Ten się okazuje rasistą po prostu. Panie End, nie mam nic do ciebie. Jeżeli słyszałeś, o czym mówiłem, to mówiłem, że o, jaskinia, i chciałem zobaczyć, co w jaskini. On mówi, ja strzegę tego, co ukryte jest tutaj. A co jest ukryte? Ukryty jest skarb gildii i ta pieczęć, na której tak zależy ludziom i o której słyszałem, jak szeptaliście. Jeśli chcecie ją zdobyć, musicie mnie pokonać. Albo w kontekście zagadkę, siły. Czy jak? On mówi, tak! Uwielbiam zagadki. Możemy zmierzyć się na siłę i tak pręży się, widzicie jego wielkie kunary, które się tak naprężają, pewnie jesteście świadomi jego wielkiej siły. Albo na inteligencję i mądrość w najbardziej szlachetnym pojedynku, jakie dwie istoty mogą stoczyć. Możemy zmierzyć się na zagadki. Masz moją ciekawość, panie, tu uwielbiam zagadki. Proponuję wam pojedynek, jeśli dobierzecie swego intelektu. Zdobędziecie to, czego szukacie. Jednakże, jeśli to ja wygram, przyrzekniecie słowem honoru, że uznacie się za gorszych. I odejdziecie. Widzicie jego niezwykłe podekscytowanie. Pierwszy raz widzicie, żeby End tak szybko, że tak powiem, mówił. Dlatego zdajcie sobie sprawę, że wygląda na podekscytowaną możliwością zagrania w te zagadki. I zależy mu chyba na tym bardziej niż na tym, żeby ukryć skarb, który jest ukryty. A kto ma się na ciebie przeciwstawić na tą zagadkę? Wszyscy? On mówi, jestem wybitnym mistrzem zagadek. Stawię czoła wam wszystkim naraz. A jak wygląda taki pojedynek na zagadki? Ja zadaję wam zagadkę. 5 w sumie. Zadaję wam 5 zagadek. A czy End zna jakieś rozwiązania różniczkowe i ciągi Fibonacciego, bo wtedy nie. Zadaję wam 5 zagadek. Jeśli rozwiążecie przynajmniej 3 z nich na czas, a na każde macie 1 minutę, a my Enty umiemy odliczać czas, korzystając z położenia słońca niezwykle dokładnie.
Jeśli... Nie, minuta na ja, a ja taką robię minę, taką pod wrażeniem turbo, tak. Czy przystajecie na moją propozycję? Ja mam jedną. Nie, że tak. Nie, poczekaj. Nie bylibyśmy polskimi oczami, byśmy nie chcieli. Panie Encie, bo ty widziałeś, jak my tutaj jesteśmy mocno niezgrani z sobą. Jeśli będziemy wszyscy tu walczyć, to będziemy tylko... Gramy każdą zagadkę na czas. Że musisz nam dać 2 minuty na każdą zagadkę. To rzuć na inaczej... rzuć na perswazję. Halo? Rzuć na perswazję. Halo? Słuchasz. No. Nie ma szans! Ja wiem, że gra się zawsze na minuty. Tak więc 1 minuta. Rozpoczynamy? Cóż, chyba co? Tak. Towarzysza. Ja na pewno nie mam zamiaru tutaj się z tobą bić, panie Encie. Więc możesz liczyć na moje słowo, że nie podniosę na ciebie ręki. Tak więc gramy w zagadki. Pierwsze. Ile jabłek rośnie na drzewie? To jest koniec zagadki? Tak. Ile jabłek rośnie na drzewie? Zależy od drzewa. Czy to jest wasza finalna odpowiedź? Na drzewie. Ja bym powiedział, że 0, bo jabłka rosną na jabłoni, a nie na drzewie. Czy to jest wasza odpowiedź? Ale to jest drzewo przecież. Zostało jest, wam 30 nie... sekund niecałe. Jaka jest wasza odpowiedź? Ja bym chciał odpowiedź Filiana. Głosuję za Filianem. Tak więc? Ja jestem debil, więc możecie... No ja nie mam lepszego pomysłu. Dobrze. Żeby to połączyć, zależy od drzewa. Poddajecie się? Nie, to jest to, co Filian powiedział. Stop. Wcale nie. Wszystkie jabłka rosną na drzewie. Haha. No i tak kurwa chciał powiedzieć głupi ork. A na tobie nie rośnie ani jedno. Ja chciałbym go skontrować, że na nim ani jedno jabłko nie rośnie. To nie ma sensu. Taka jest zagadka. Jesteście 1-0 dla mnie. Gotowi na kolejną? Dawaj. W dzień rzucam cień i nigdy nie jem w nocy. Co rok dostaję nowy pierścień. Nie pozbędziesz się mnie bez pomocy. Czym jestem? Drzewem. Ach! Jak mnie przejrzeliście! Jesteście chyba mądrzejsi niż mi się na początku wydawało. 1-1. Gotowi? Zawsze tak. Jestem przed tobą. Ale nigdy mnie nie zobaczysz. Oddech? Czy to jest wasza odpowiedź? Zawsze jestem przed tobą, ale nigdy mnie nie zobaczysz? No oddech nie zobaczysz. On tak mówisz i... No to może nie tyczyć się pewnych Vistan. Oni ponoć ta zagadka do nich się nie tyczy. Może noc po prostu. Ale co w Vistanie? Co mają w Vistanie szczególnego? Nos? Nie mają nosów, kurwa? Nos i oddech brzmi dobrze. Mają długie nosy i widać po prostu, widzą sobie. A. Może no tak to być. Nos. No to nos. No nos brzmi dobrze. Nos brzmi jak... Nos. A on... Ale... Haha, nie. Nos jest częścią ciebie. To przyszłości nie możesz zobaczyć. Chociaż ponoć Vistani umieją, dlatego musiałem się sprostować. Nie wiem, czy Vistani mają długie nosy. Dobrze, a więc... Kto to powiedział? Jeszcze jedną źle zgadniecie i wygrałem. A więc, czym jestem? Możesz mnie złapać, ale nie rzucić. Przychodzę najczęściej w jesień lub zimę. Katar? Ach! To co chciałem.
Naprawdę jesteście bystrzy. 2-2. 2-2. Ale ekscytująco. Ostatnie. I to takie bardzo dobre. Na pewno bardzo. Nie zgadniecie. Mam 13 serc. I żadnego innego organu. Ale nie mam żadnego innego organu. He? Haha, moja mistrzowska zagadka. Bez żadnego innego organu. Zakładam, że odpowiedź łóżko od wośpu to nie będzie tutaj uznana, nie? To jest coś nieoczywistego. Czemu akurat 13? No właśnie. Jak nie macie nic lepszego, zawsze możemy strzelić ziemia. Co ma 13 serc, a żadnego innego organu? Zaraz skończy wam czas, ale mam tak świetną zabawę, że uznajmy, że dam wam dodatkową minutę. Znajdźcie mą łaskę, bo i tak nie rozstrzygniecie tej zagadki. Jest zbyt trudna. Cóż, spróbujemy. Mam 13 serc, ale nie mam żadnego innego organu. Może być jakaś roślina. Albo jakiś owoc. Ale nie wiem, czemu 13. 13, 13. 13. Co chcesz powiedzieć? Czy to będą karty? Jak zgadłeś? Półork! Co? Hazardista. Ach! Dobre. Dobre. No dobrze. Słowo to słowo. Jednakże musicie teraz podjąć decyzję. Ponieważ ja zaraz zapadnę w sen. Pod mymi konarami jest zakopana skrzynia. Mogę spać tutaj, ale wtedy, no, jej nie odkopiecie. Ale mogę też się przesunąć, tylko jak się przesunę, to zasłonię akurat tą jaskinię. Mogę tam sobie uciąć drzemkę. Wtedy bez problemu odkopiecie skarb. Tak więc na czym bardziej wam zależy? Na sprawdzeniu tej jaskini? Czy na skrzyni pod moimi konarami? Nam zależało bardziej na skrzyni, nie? Ale my nie wiemy, gdzie jest. Ale on powiedział, że w jaskini. On pilnuje, że w jaskini jest to coś. Nie, on powiedział, że pilnuje na tej polanie i że nie da wam przeszukiwać. Więc coś go wzbudziło w tej jaskini. Więc kto wie, być może coś tam jest schowane. Ale Ent zapewnia was, a z tego co mówi, nie jest skory łamać słowo, że u jego konarów spoczywa skrzynia. Tak więc co wybierzecie? Wydaje się, że ten cały tam druid mówił, że zakopane to jest chyba, a nie... Mówił, że jest pod end, że jest pod wieżą. Tak, ale jak ja poszedłem do tej jaskini i się go pytałem, co tam jest, on mówił, że tam jest ten glade. Powiedział to. To jest pewnie reszta skarbu gildii, a w tym jest... Nie powiedział tego. Powiedział! Nie powiedział, że... Nie, on mówił, że mówił ogólnie. No, powiedział, że tam jest pieczyn gildii. Wyjaśnię. A więc end... Poruszył rzeczywiście ten temat. Poruszył go, kiedy byliście przy jaskini. Więc jest to podejrzane. Coś w tej jaskini może być. Pytanie, no, czy nie jest to blef? Że tam jest pieczęć, nie? No powiedział tak. Mi się wydaje, że w jaskini będzie skarb po prostu gildii leśników a i złoto. To może być, nie wiem... Ale przecież weź to, obejrzyjcie klipa po tym, Ezekiel, albo T-Rail, możecie rzucić, ile macie tego? Sight? Tak. Chyba plus 6, a T-Rail plus 7, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ja mam plus 7. A więc obaj zgodnie jesteście w stanie stwierdzić, że End właśnie z wami pogrywa. Zdajecie sobie sprawę
bazując na tej sytuacji i tym wszystkim, co się dzieje, że są dwie rzeczy. Jest skarb i jest pieczęć. I nie wiecie, gdzie jest które. I musicie teraz zadecydować. Gdzie? A gdzie jest pieczęć? A przypomnisz nam, Wojtek, czy powiedział tak Moczy Brod, że to jest zakopane, czy nie? Bo ja już po prostu nie pamiętam. Nie, Moczy Brod powiedział, że znajduje się na polanie z płaczącą wieżbą. Nie mówił nic o zakopaniu. Nie mówił, że pod płaczącą wieżbą, tylko na polanie. No ale zakopane. Ale co jest, ej, wy nie pamiętacie, ja zapytałem Enta, a co jest tej jaskini, on mówi, że tam jest właśnie ta pieczęć. Nie, on mówił o skarbie Gildi, tak. Się wyraził. Skarb Gildi. Zawsze mogło chciałeś wejść do jaskini i potem zaczął mówić o skarbie, ale nie mówisz, no, że... Ale ja się zapytałem, co... Michał, jest tak, jak chłopaki mówią, generalnie, więc nie macie, co nie zmienia faktu, że ta pieczęć może tam być. Coś jest ukryte w jaskini, coś jest ukryte pod jego nogami. Od was zależy, o czym zadecydujecie. Ja myślę, że pieczęć jest w skrzyni, a w jaskini może być coś innego, więc... Ale w tej jaskini jest coś ciekawszego, mi się wydaje. Ja tylko Entowi zadaję pytanie. Encie, ile mamy czasu na decyzję? Ile tylko chcecie. Okej, okay, to ja bym chciał... A mogę iść sprawdzić, co jest w jaskini i wtedy zadecydujemy? On mówi... Nie, bo to ostatnia zagadka. Dasz podpowiedź. Czy dam podpowiedź? Co lubisz, Encie? Ja mogę ci coś zaproponować w zamian za podpowiedź. Super. Mogę cię podlać. Właśnie to samo, kupę pod korzenie. Pod mymi korzeniami zakopane jest coś, co ucieszyłoby wielu, i nie ucieszy niewielu. Tam w jaskini jest coś, co ucieszy jednego, a unieszczęśliwi wielu. Mój chuj, ja teraz muszę iść do tej jaskini. Jak jaskinia, ale... Ucieszy jednego, a unieszczęśliwy wielu, to brzmi jak ten, że jakby była to właśnie pieczęć, że to jeden będzie se przybijał nią pieczątki, a reszta będzie na tym tracić. No. Unieszczęśliwy. Jaskini może być jakiś głodny potwór, który będzie uszczęśliwiony tym, że wejdziemy. Jak tam. Wejdziemy tam. Ja bym chciał, w takim razie, skoro mamy dużo czasu na decyzję, rzucić czar, a rytualnie Augry. No. Aby dowiedzieć się od mojej pani, wybranie do jaskini zakończy się na nas dobrze, źle, może po trochu każdego. Obie drogi są niebezpieczne, jednak ta związana z jaskinią bardziej. No. No bo mówił, ten Ent na początku powiedział, to Wojtek, ty za szybko żeś powiedział wtedy coś. Bo on powiedział, że nie, czemu chcecie zakłócić jego spokój? Ja się zapytałem, ale co tam jest? A on powiedział, no, tam jest... Tak, Gildi. Tak powiedział, pamiętam Gildi. To. Nie, mówił, zaczął od skarb Gildi, że w skarbie jest pieczęć. Ale to mówił o całym skarbie, a ten skarb jest rozbity na dwie części ewidentnie. Jak na moje, tam jest drugi strażnik, jakiś jeszcze gorszy tego Enta i tam jest ta pieczęć. No bo co po skarbie tej gildii, jeżeli nie będą mieli pieczęci? Dla nich jest najważniejsza ta pieczęć. No pytanie, czy bezpieczniej nie jest pod konarami drzewca niż w jaskini? No na pewno jest bezpieczniej, bo to po prostu możemy dostać, a tam musimy iść i zobaczyć, co tam będzie. Znaczy, z punktu widzenia leśników, bezpiecznie jest schować coś pod drzewcem. O to mi chodzi, że pewnie to jest trudniejsze do zdobycia, więc skoro to jest dla nich ważniejsze, to schowali pod drzewcem. Nie, bym się tym sugerował, że nam powiedział Moczy Brod, że jest na polanie, a bardziej bym rozumiał na polanie jako właśnie zakopane pod korzeniami. Moczy Brod był napierdolony z alkoholikiem. Sporo tych zagadek jest takich... Jednoznacznych, ja nie wiem.
Dobra, zróbmy głosowanie, ja jestem za jaskinią. Znaczy mi jest wszystko jedno, bo ja nie uważam, że powinniśmy w ogóle tą pieczęć zdobyć, więc bardziej bym się w jaskini skłaniał, bo może tam coś być ciekawego. No o to mi chodzi, no. Ezekiel? Co na to Filian? Towarzysze, nie bójcie się, ja pójdę pierwszy, jak i jeżeli coś ma mnie zabić, to zginę sam. Ja jestem dalej wierny tej prawdzie, którą powiedziałem do początku Entowi, że ja w sumie sam dobrze nie wiem, czego chcę. Tak ciężko mi się zdecydować, czy chcę kopać. Dobra, powiedzmy, że też za jaskinią byłbym. O, no i idziemy. To ja będę wtedy głosem przeciwnym i powiem, pod konarami jest coś, co uszczęśliwi wielu. Panowie, czy nie macie na to ochoty? Nas jest wielu. Szczęśliwi nas wszystkich. Dobra. Czyli Filian, no. Mówisz jaskinia. Tak. A więc Ent mówi, dobrze, ciekawy wybór. I ucina sobie drzemkę, zamieniając się z powrotem. Wy wchodzicie do jaskini, przeszukujecie ją. Wydaje się pusta, jednak po chwili mściwuj odsuwasz duży kamień. Pod nim zawinięta w materiał, w taką szarą szmatę, no sam nie dowierzasz. Jest pieczęć z lwem. Z lwem? Tak. Czyli jedna pieczęć. Dwie pieczęcie. Gildikowal nie okradajmy. Ale my nikogo nie okradliśmy. Z drugiej strony... Rozwiązaliśmy zagadki i nam sam dał. Nagroda za zagadkę. Po prostu znaleźliśmy to w jaskini gdzieś tam. Tak więc... My robiliśmy piknik i nagle Ent zrobił nam... Zagraliśmy w zagadki z Entem? ale ledwo. No. Ale wasz dwork mściwój wykazał się... Super intelektem 10. Nie, czekaj, mam 8 czy 10? Mam 8. Teraz nikt nie jest specjalnie inteligentny. W tiebreaku. Dobra, a więc, że tak powiem, wracacie do przed bramy Teslaw. Macie pieczęć. Co chcecie zrobić? W bucie. No, wiecie, nie? Motyw jest taki, że jeżeli oni mają tą pieczęć, mówicie, że Moczybrot musi chodzić i brać to, żeby pieczątkować. Jaka była moc pieczęci z lwem? Futra i takie rzeczy, tak? Tak. Że oni mogą wydawać, że tak powiem, rzeczy, które pozwalają czerpać z królewskich lasów. Wszystkie lasy należą do króla albo danego lorda i oni mogą wydawać pozwolenia na to, żeby czerpać z tych lasów na potrzeby rzemiosła. Ewentualnie możemy wybrać... Zaraz straci byt. Możemy wybrać turbo łatwą ścieżkę i sprzedać to lordowi miasta za horrendalną sumę i on będzie miał władzę despotyczną. Mu wystarczy jedna pieczęć, więc... Tylko jedna będzie chciał. Lepiej zachować te pieczęci, zróbmy tu naszego huba. No. A więc... Zbudujmy swoją własną wieżę w mieście. Więc wracacie do tłustego Knedla. Vlad tam przychodzi i się pyta, jak wam poszło, byliście? Jest już wieczór. Jak tam wam poszło? Dogadaliście się? Z Andrę? Jeszcze tam nie byliśmy. Nie byliśmy u Andrę, właśnie... tutaj mamy coś do przechowania. Co wy robiliście cały czasem... dzień? No i tak pokazuję mu i tak, no zobacz. On tak, ja pierdzielę, jeszcze jedna i będziecie praktycznie władcami miasta. Nieźli jesteście. No i oto to. Teraz tylko pytanie, czy możemy ci zaufać w razie. Na ile możemy ci zaufać? Daliśmy mu życie. A on Vlad mówi, uratowaliście mi życie. Słowo
najemnika. Słowo najemnika liczy się wtedy, kiedy ktoś przyniesie większą sakiewkę. Nie, słowo najemnika mówi, że póki jesteście w porządku i godnie płacicie, moja lojalność jest wasza. A tak serio, to uratowaliście mi życie. Jak już mówiłem, odpłacę się wam. Jestem waszym człowiekiem. No, ale my nie chcemy, żebyś był naszym człowiekiem. Chcemy, byś był naszym kompanem i współdziałowcem władzy w tym mieście. Na to możecie liczyć. No. Wydaje pamiętaj, wam się, że jesteś, mówię szczerze. Jesteś, byłeś z nami w boju, nie jesteś jakimś tam naszym najemnikiem, jesteś naszym bratem. Miło to słyszeć, bracie. Będziesz prezesem spółki. Jeszcze prezesem spółki. Jeszcze miał tylko 20% udziału w tej spółce, bo... Overlord and Co. On mówi, okej. Ja w takim razie, jako tutaj współudziałowiec, chciałbym mocno zasugerować, że powinniśmy zacząć porządnie, kupić dobrą chatę, ja ją zabezpieczę, wezmę porządnych ludzi, 1000 sztuk złota i nikt nie zdobędzie tych pieczęci. A co myślisz o tym browarze, który nie ma teraz właściciela? Browar dalej ma właściciela, oni tam wszyscy byli powiązani. I też wątpię, że nawet bez pieczęci gilda złodziei nie przestanie działać. Ich pieczęć była głównowarta, dlatego zbudowali to podziemne imperium. Tyle, że bez rogatej będzie im cholernie ciężko. Tak więc mamy chwilę, żeby umocnić się, przygotować. Jeśli obrobiliście również, bo tak, dajmy na to, że daliście mu znać, obrobiliście też leśników, więc no, trzymałbym się raczej środka miasta. A jakby wejść w spółkę z gildią kowali? On mówi, to może być rozsądne wyjście. Tylko pytanie wtedy, czy gildia kowali od razu z automatu nie odsunie lorda od władzy? Ale to nam nie robi. Lord no, jest... Może nasze interes byłby dla nas, jakbyśmy tutaj byli gildią, która ma dwie pieczęcie i kontroluje dwie pieczęcie, niż bycie pod jednomyślną władzą gildii kowali w tym momencie, bo oni teraz będą mogli robić coś, co chcą tak naprawdę. No nie, no będziemy wtedy dwoma gildiami zarządzającymi miastem, z tym, że my będziemy mieli dwie pieczęcie, a nie jedną. W tym sensie. I będziemy z nimi mieli jakiś kontrakt, który pomoże chronić nas, rozumiesz? Że jak tamci by chcieli się przypierdolić, to oni staną za nami, a my staniemy za nimi. Mhm. Bo obrona tego, no tak jak mówiłeś, Kuba, wcześniej, znaczy Tilejlu, że Vlad może sobie sam nie dać rady z obroną dwóch pieczęci. Trochę sensu. A więc macie takie możliwości. Możecie wydać mniej na tą ochronę albo więcej, 500 albo 1000. Vlad zostaje. I jest jeszcze taka możliwość, że możecie po prostu wziąć i poprosić Barta, żeby został. Jednakże Bart nie jest... Tak czy siak, no. Tak czy siak wydać, no. Moglibyśmy jednocześnie mieć umowę z gildią złodziei, którzy no nie wiedzą o tym, że mamy drugą. Wiecie. Musimy pójść do Andre, tak, to jest 100%. I z nimi mieć jeden biznes, a z kowalami mieć drugi biznes. Ale Andre będzie chciał kupić od nas tą. Andre będzie chciał kupić... A tego nie wiemy, co on będzie chciał. Zobaczymy. Odzyskać ją na stałe, a my... Po drodze musimy iść... Ja muszę... Gdzie Andre chce się z nami spotkać? Andre, zapraszam was do browaru. Okej, browar jest zaraz obok. Tak, browar też zbuje. Andre mówił, że my mamy pieczęć, on ma pieniądze, więc Andre będzie chciał odkupić pieczęć złodziei. Dobra, ja mówię... To według jego intencji, bo równie dobrze Andre może nas zaprosić na negocjacje i wsadzić nam tu każdemu od tyłu.
Dobra, spotkamy się na miejscu, ja tylko pobiegnę po mój miecz do kowali. Okej. Okay. Nie powinni ci go przynieść? W takim razie zostawić pieczęcie Wladowi. Nie, oni mówili, że będzie do odbioru, więc nie będą przynosić. No tak, ale to nie można chodzić po mieście z bronią, to co, to dadzą ci kwit, no, że niesiesz od kowala? Dostanę jakiś kwit chyba, nie? Zacznijmy od kowali wtedy i niech nam po prostu wystawią glęta. Twój miecz jest w tej chwili, wiesz, u tej kowalki run i on będzie jutro wieczorem gotowy dopiero. A jutro? Ja myślałem, że to już jest teraz. Nie, jutro wieczorem. Następnego dnia, w sensie pojutrze, tak. Nie jutro. No. Tak, jest trzeci dzień, wieczór trzeciego dnia, on będzie czwartego dnia gotowy. Co chcecie okay. zrobić? No to idziemy do Andry. Zacznijmy od kowali. Zacznijmy od kowali. To wy zdecydujcie, tylko Andremu bym tak nie ufał. Pomimo późnej godziny wieczornej, dostajecie się bez problemu do browaru, ponieważ do późnych godzin nocnych z reguły są tam, jest tam, ludzie sobie piją i używają alkoholu. No i kiedy tylko wchodzicie, zostajecie od razu poproszeni. Barman poznaje was, jesteście charakterystyczną grupą, zostajecie poproszeni, żeby pójść za nim i prowadzą was nigdzie indziej jak do miejsca, gdzie już raz byliście. Tutaj są wasze tokeny, jakbyś wyłączył Ezekiel Aurę, ponieważ zostały. Naprzeciwko stoi Andre. I tak patrzy na was i mówi: niezły bałagan mi narobiliście, wiecie? Andre, a ty nie wisiałeś jeszcze przypadkiem na tym, na stryczku? Co? Nie, bo to tego samego to kojarzę. Ja wiem, że tu. Podobnie z mordy. Santiago ten dokonał przemiany po prostu na stryczku. Nie miałem tokena do Santiago, bo nie myślałem, że będzie w walkach uczestniczyć czy tam w takich scenach. Miał siedzieć wesoło w karczmie, no ale niestety spotkał go inny los. Tak więc on mówi: nie będę tutaj robić, owijać w bawełnę. Mam dla was prostą propozycję biznesową. Zwróćcie pieczęć, ja wam zapłacę, naprawdę godnie. Nie destabilizujcie Teslaw, to nie jest tego warte. Nie wiemy, gdzie jest pieczęć, ale możemy załatwiać... Rzuć na oszustwo. Ale poczekaj, daj mi skończyć. Możemy załatwiać podbicia pieczęcią dokumentów, które chcesz, jak chcesz, za drobny udział z browaru. I on bierze, mówi: kontrpropozycja. Oddajcie pieczęć, płacę 3000 sztuk złota. Z miejsca. Jeżeli mówisz 3000 na start, to znaczy, że jesteśmy w stanie bardzo się wzbogacić na tej pieczęci. Nie będę wijał w bawełnę, wiem, że wycackacie mnie do cna. Muszę naprawić... Połowa operacji, które prowadziliśmy przez was, nie działa. Mogę wam zaoferować 3000 i ani grosza więcej. Inside. Już ci mówię. Wydaje ci się, że jest on poważny i mówi prawdę. Andre, ale my nie potrzebujemy pieniędzy w tym momencie. Może właśnie udział pewien procentowy, nawet nieduży, byłby oczywiście na dłuższą metę dla nas lepszy, ale teraz, kiedy wy finansowo nie najlepiej stoicie, może będzie dla was dobrą opcją mimo wszystko. W takim razie jesteśmy gotowi na coś takiego pójść. Jednakże musicie przyrzec, że nie użyczycie pieczęci żadnej z innych gildii i będziemy mieć wyłączność na załatwianie jej podpisów. Wystawianie dokumentów. Okay. Chyba możemy tak się umówić, nie? Proponuję... Skromny procent 50-50.
On mówi, proponuje odjąć 0, 5%, co wy na to? Nie. Ile chcecie? Pamiętaj, że to my mamy pieczęć, a bez niej dużo nie zrobicie. Nie będziemy cię aż tak wyzyskiwać, ale myślę, że 20% jest uczciwe. On mówi 7. 7 jest uczciwe. I tak większość naszych operacji nie ma nic wspólnego z tymi pieczęciami. To jest tylko nasza przykrywka. Będzie trudniej, a mam... Na szczęście nie zabiliście mojej siatki złodziei, a to jest mój największy aspekt. Moja największa, że tak powiem... Może inaczej, Andre. Aset. Powiedz nam... Cyferki. Powiedz nam liczby. Co to znaczy te 7%? Mówi... Raporty kwartalne poproszę. No. Bo może nam tutaj powiedzieć nawet i 90%, a potem nam będzie dawał jakieś grosze, nie? Nie no, wiadomo, nasz księgowy przyjdzie robić wgląd w księgi. Wgląd księgi złodziei. Ciężkie tutaj to sprawdzenie. To jest jakby część deala, nie? On wam mówi... Wszystkie pieniądze, jakie zarobimy, i tak muszą zostać wyprane dzięki tym pozwoleniom, które my tutaj wydajemy. Tak więc będziecie wiedzieć, nasza spółka umie zarobić od 1 do od 3 do 10 tysięcy miesięcznie. Okej. Od 3 do 10 tysięcy miesięcznie. No to te minimalne 3 dajesz nam i masz pieczęć. On mówi... To już był pierwszy deal, ale jednorazowo? Ale on mówi jednorazowo, a będziemy teraz mieli miesiąc. No dobra, może być 7%, a jesteśmy w stanie wykorzystać 5 pieczęć. Teraz to jest out of character do GM-a. Pieczęć z lwem, żeby zrobić jakąś przedsięwzięcie, które by wspomogło pranie pieniędzy. Było skuteczniejsze. Powiem, że to musiałbyś w tym momencie z nim kombinować, a wtedy by on wiedział, że mamy drugą. Że mamy drugą pieczę. Bo tak swoją drogą te 3 minimalnie to trochę za dużo, bo jak on zarabia, on ogólnie zarabia od 3 do 10, ale... to wtedy 3 to jest od 100 do 30. Ja więc wiem, trochę przesada. Nie wiem, czemu się przejmujesz. To ja? To ty masz pieczęć, a... No dobra, jak rzeczywiście jesteśmy w stanie jakoś kontrolować to, ile zarabiają. Ale on mówi 3 do 10 to jest... Z tego będziemy mieli te 7%, czy będziemy mieli 7% z jakiejś tam części z tego, bo on mówi, że większość to i tak jest inny biznes. Nie. To jest już przebrane, tak? Od 3 do 10. To jest 7% z tego. 7% z tego to jest gówno i będziemy, jak założymy swoją... To jest gówno, to jest 210 do 700 sztuk złota miesięcznie, To jest gówno. To jest dużo. Tak? Chciał 500 na rozkręcenie biznesu. To jest pokrycie naszych kosztów 2 miechy. To zapewni dobrą operację naszej operacji. Będą mogli sobie spokojnie się rozwijać. To jest dobry. Myślę, że tutaj to jest zupełnie inny typ biznesu niż to, co my robimy. Więc może na nasze... O matko, wy jesteście turbo chujowi negocjatorzy. On tak patrzy... Ja myślę, że 10% to jest dobra oferta. To jest słaba oferta. I on bez twojej pieczęci, którą my mamy, upadnie. Ja upadnę. Jesteś w stanie wynegocjować kurwa wszystko od niego. Mistrz gry przed chwilą ci powiedział, że nie upadnie ten biznes. Właśnie powiedział nam, nie? Że nie upadnie. No, jak ja zaatakuję go toporem, to upadnie. Nie rób tego. Wtedy nie dostaniemy nic. Bądź, nie no, ale po prostu mówię wam, no przecież
Jeżeli ty masz coś, za co gościu chce tyle siana płacić, tak z dupy, to jest warte dużo więcej niż on mówi. A wy przystając na ofertę tak o, dajecie się zrobić w chuja. On tak mówi, dobra, słyszałem, bo słyszę jak rozmawiacie między sobą. On tak mówi, Dac, widzę, że nie jesteście. 10% okej, okay, to brzmi dobrze, jestem na to gotowy przystać, ale pod pewne będą musiały być reguły zostać zachowane. Pierwsza reguła jest taka, że otworzycie tutaj coś, zostawicie jakiegoś swojego człowieka. Wiecie, kogoś, kto będzie reprezentował waszą stronę biznesu. Otwieramy razem nowe biuro, gdzie będą wystawiane dokumenty. My sprawimy, że gildia kowali ani leśnicy nie będą robić zbytnich kłopotów. Wszystkie pieniądze, które zrobimy, idą przez nich, mogą pobrać swoją część. 10% pasuje? Zaczynając od przyszłego miesiąca. Mi uczciwie. Ja myślę, że to jest ok. 10% jak na gildię złodziei, to jest bardzo uczciwa oferta. Nie, raczej jeżeli damy więcej, zaproponujemy, to oni po prostu zrezygnują z tego. Takie jest moje zdanie, bo oni tego nie potrzebują tak naprawdę. Oni chcą po prostu na tym zarabiać dodatkowo. To jest dla nich po prostu bardzo dobra przykrywka i ułatwienie. Tak jest. To po prostu zwiększa im kasę wypraną z ich dochodu. Dobra, tak więc mamy umowę? Wyciąga na was rękę. Fluwa? Wszyscy się zgadzają, czy ktoś jeszcze chce? Michał, chcesz coś powiedzieć jeszcze? Ja się zgadzam. Nie no, jak się już wy zgadzacie na to, to tylko pluję na ziemię i wychodzę z pokoju. A więc podajecie sobie rękę, on patrzy na was i mówi, mam nadzieję, że przekonacie waszego partnera, nie będzie robił kłopotów. Kto będzie waszym kontaktem? Chyba możemy powiedzieć, czy nie możemy powiedzieć? No możemy powiedzieć, tak, że... To, że Vlad, czy ten drugi przydupas? I na czym dyskusja stanęła? Dantira weźmy na naszego wspólnika. Dantir tutaj chyba z nami nie jest. Dantir został... Dantir jest przecież tym, księciem Noven. Dragan to był wasz kolega, który został... Tak, chodziło o Dragana pewnie, ale Dragana też tu z nami nie ma. Dragan, no właśnie. Możecie posłać po Dragana, nie? Zawsze. Nie, myślę tak, że Vlad to będzie osoba, która będzie tutaj naszym namiestnikiem, że tak powiem. Ale bądź pewien, że w momencie, kiedy przekażemy mu w opiekę pieczęć, to będzie dobrze tutaj chroniony. I nasza umowa będzie na pewno dobrze respektowana. W takim razie myślę, że czeka nas długa i owocna współpraca. Cieszę się, że jesteście rozsądnymi ludźmi. Oraz osobami. Patrzę na Tilejla, Filiana oraz Mściwoja. Ja już wyszedłem. Tak. A jaki ten? Na co się w końcu gadaliśmy? Do kibla. 10%. O, 10% to nieźle. Tak więc wracacie do waszej komnaty, idziecie spać i nastaje kolejny dzień. Do... Nie, poczekaj, rzucam przed spaniem na siebie Remove Curse. Okej. Okay. Rzuciłeś na siebie Remove Curse, już zaznaczam. To tak, no... Katropy czy na coś innego? Co, Kuba? Czysiu. Nie, bo stawiam po co. Czy coś mi umknęło? Tylko to, że rzuciłem na siebie usunięcie klątwy. Tak. Wszelki wypadek. Kogoś jeszcze ugryz lekantrop? Chyba tego, Mściwoja. A to jemu to tylko lepiej. Wyznawca szatana, tak? Ja może tak, nie wiem, czy nam. Znaczy, póki zostanie sane, to tak. Dobra. W,
takim razie... Coś Roll 20 mi się zgłosiło. Właśnie, ja widzę, że... A nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. Działa. Support browser. Okej. Okay. Dobra, to jest, nastaje poranek czwartego dnia, odkąd przybyliście do Teslaw. Zostały wam jeszcze 3 dni w ten oraz jeszcze za 2 dni macie odebrać, że tak powiem, masz odebrać swoją zbroję, a za 4 dni za 4 dni. Kiedy jest turniej? Tak. Co, czy chcecie zrobić coś? Możecie też takie robić bardziej ogólne, całodniowe czynności, jeśli macie. Macie jakiś pomysł na te najbliższe 4 dni, czy chcecie? Ja znowu roślinkę tylko jeszcze podlewam. Zapomniałem. Hmm. Ja bym też, że tak powiem, wykorzystał to, że będziemy mieli tutaj jakieś wpływy. Zainwestował w biznes na pistolety i rozkręcił go tutaj. Nie macie pistoletu. No. Ale... Tak jak powiedziałem, mogę zostawić plany, bo go dokładnie przebadałem. Chcę powiedzieć, że nie zrobiłeś nigdy takiego urządzenia i teraz będziesz próbował zrobić biznes na podstawie tego, co tam. Nie. Ja myślę, że będzie wisiał, niedługo będzie wisiał Ezekiel tam, kurwa. Może tym razem lepsze rzuty będziemy mieli. Przekonywanie tłumu i straży. Razem zrobimy to dobrze, a nie tak jak ten Santiago cały. Tak, teraz tak samo, to jest tak samo, o alchemii, na alchemii się nic nie znasz, to będziesz sprzedawał pistolety bez prochu. Dobra, teraz tak, czy Vlad będzie zakładał trzecią gildię w naszym imieniu z Glejtem Leśników, czy idziemy, tak jak mówiłem wcześniej, proponowałem, do Kowali i dogadamy się z nimi? Nie byłoby, gdyby nasi ludzie mieli... potrzebujemy założyć i tak jakiś interes. Potrzeba, bo Kowale mają żelaznych kurierów, fajnie byłoby... Bo ja temu Andrę... Wy się zgodziliście, ale ja temu Andrę zupełnie nie ufam, jak będzie miał okazję, to i tak nas wyrucha. Bo lepiej mieć wtedy z oboma gildiami, bo to wiesz, wtedy jesteśmy... Potrzebujemy drugiego deala po prostu w tym momencie. No ale... Gildia Kowali jako jedyny deal byłaby pewna, bo oni mają honor, a ten Andre to tylko kto ma więcej siana. Nawet nie chodzi o honor, bo Gildia Kowali jakby wyczuła, że może przejąć władzę, to pewnie też by się znalazło kilku chciwych, co by chcieli. No ale to po prostu ludy, jak w kopalni, tak na wonie, tu coś jednie tam pierdolnie. Ale jak będziemy mieli deal i z tymi, to niech nas spróbują wyruchać. No tak. To jedni się do drugich przypierdolą, to nie jest głupie. Musieliby się z sobą zgadzać i razem nas spróbować wyrolować. No, ale to też jest możliwe. Ale na to się magicznie przygotujemy, spokojnie. Ja tutaj, to nas będzie kosztować, ostrzegam. Znaczy, zostanie Vlad, zrobimy mu jakąś egzozbroję taką, kurwa. Nie, ale za 400 golda jestem w stanie zabezpieczyć pieczęcie, żeby ich raz tak łatwo nie ukradli, a dwa, żebyśmy wiedzieli, jak spróbują. Tylko że co nam to da, jak się dowiemy, będąc pół kontynentu stąd? Dobra, ja idę po coś nie wiesz. I wy się zastanówcie, co chcecie zrobić. Macie 4 dni i możecie wykorzystać je, jak chcecie, i czekam. No to, ej, ja bym zrobił tak, panowie, że robimy taki po prostu 4-dniowy skip, idziemy, powiemy po prostu Wojtkowi, że idziemy teraz do Kowali, mówimy im o tym i o tym, że rozkręcamy biznes, ale nie wiem, czy ufamy im bardziej niż Andremu, ja bym ufał im bardziej niż Andremu i powiedział, w sumie można powiedzieć jednym i drugim, no nie wiem, jak myślicie. No, powiedzmy im tylko o tym, że no mamy tutaj taką... pieczęć z lwem, co pozwala na futra. Ale wiesz, bo jak oszukasz tych i oszukasz tych, oni się dowiedzą, to będziesz dwóch przeciwko tobie, bo ich dwóch oszukałeś. Ale my ich nie oszukamy, powiemy im prawdę, że mamy pieczęć z lwem. No, ale też, że mamy tamtą i układ z tamtymi, rozumiesz? I ale że nie chcemy... No nie, bo patrz, Krzysiu, ty nie możesz tutaj... Ale nie musimy tak im tego ciwo. Mówić, jak nie zapytają. Nie, to nie o to chodzi. Patrz, mówisz im jasno wszystko, tym kowalom, i oni wtedy będą nam bardziej ufać. Jak zapytają, to bym powiedział. Jak nie będą pytać, to po co wspominać?
No, po to wspominać, żeby jak przyjdzie co do czego, żeby on, że jak tamten powie im, a wiecie, że oni mają z nami układ, a wiemy i co, spierdalaj. Tak, bo na pewno do was się i mówi, nie chcę wam przeszkadzać, ale jak chcecie, żeby to było gotowe, dopóki nie wyjedziecie z miasta, to ja musiałbym zacząć zbierać chłopaków. Jaki mamy budżet? 500 czy 1000? 1000, zbieraj. 1000, po 200. Po 250. Po 250 a, dajemy, jo? A troszkę tak. Nie domagam. Ja mam stówę, tak, dosłownie. Tak, kurwa, nie pierdol. Mam 106 sztuk złota. I to jest prawda najprawdziwsza. Dobra, to ty dajesz wszystko, co masz. Pisz sobie wszędzie zero. 300? To jest dokładnie, już ci mówię, to jest 106. A my po 300. 106 sztuk złota i 6 sztuk srebra. Przecież dostałeś 150. I nie wiem, Wojtek, przypomniesz Kubie, na co wydałem 100? A, bo ty wydałeś od razu, dobra. Tam dokładnie tyle, to jest cały mój majątek w tym momencie. Dobra, Krzysiu daje kurwa 100, my dajemy po 300 i następnie... Ja mam 300 sztuk złota, mogę go oddać. To jest prawo niespodzianki, co znajdziemy następnym, ty nie dostajesz nic. Żyje prawo niespodzianki. Teraz Wojtek da nam kurwa jakieś miecze mrozu, ostrzar Magedonu i łuk zniszczenia, a Krzysiu dostanie kurwa... Zbroja, magiczna zbroja płytowa plus 3 tam. Prawo niespodzianki dla Sapkowskiego. Dasz nam ten zysk ze sprzedaży swoich praw autorskich, który masz, a którego się nie spodziewasz. I później się dojebał, nie? Że się dojebał. Bo tam chyba 10 tysięcy wziął, a potem gra się sprzedała za miliony. Za miliony, a nie miliardy nawet, kurwa. Nie, poczekaj, inaczej. Bo jeśli wy nalegacie, żebym ja wam dał teraz 250 sztuk złota... To co robicie? Teraz pytanie, bo ty ile możesz dać? Możesz dać stówę? No my dajmy po 300, ja już odpisałem sobie 300. Odpisałem mój majątek. Dobra, okej. Okay. To jest... po 300 zrzucamy się. No to nam... Jak masz... wisi każdemu po 50, no i spokój. Nie no, jak masz 100, nie? Procent. To mamy 30, on ma 10%. No tak. No to w samych GP-kach, to tak byśmy po 250 się składali, tak po 300, no to po 50 jeszcze zalega. Jak no to... Vlad zarobi 1000, to dostanie on 100. Boże, nie ma! jesteś chciwą kurwą, to masz. Nie, no w pierwszej wypłaty inwestuję w dobro drużyny, ta zbroja płytowa przyda się wszystkim. Dobrze, Krzysiu, na początku my zgarniemy swoje, później dostaniesz tych jak się należy. Jak się upierasz, to ja zaraz idę sprzedać konia. Sprzedaj konia. I co, będziesz na piechotę dylał? Nie, kurwa, przywiążemy go liną, kurwa, do konia, ja go będę ciągnął. No tak, to w ogóle nie będzie nas to później. Czekaj, jak to było? Czekaj, nowa trak. To co robicie? Może dla jaj mu się zrzucimy na kuca albo na coś innego takiego taniego, żeby tak wie. Poczekaj. Ja sobie z niego. No nie wiem, możesz się ty zmienić w kuca i będzie na tobie jechał, to będziecie wtedy obaj szybcy. Ja pierdolę, muszę to teraz znaleźć. Dobra, pieniądze ogarnięte, zapłaciliśmy temu Vladowi, dawajmy dalej z tym. Nie, nic nie jest ogarnięte, musimy wszystko dogadać teraz, żeby potem nie było. Musimy się zastanowić, jak chcemy z kowalami tutaj teraz zrobić. Co możemy im zaoferować zamiast kasy? Bo tak naprawdę interesuje nas ochrona, tak? Bardziej. Tak. Czy co nas interesuje, czy tych żelazy kurierów chcemy mieć. To po co nam żelazni kurierzy? Nie, chodzi o bezpieczeństwo, żebyśmy... No po pierwsze, żebyśmy byli bezpieczni przed leśnikami i kimkolwiek, a po drugie, żebyśmy mieli takich turbokompanów, jakby Andr chciał nas wyruchać. Znaczy, to jest z mojej strony. Jak to się nazywało? A.
Tak czy siak się dogadał z kowalami na coś i zgodzę się, że jeśli zapytają, możemy im powiedzieć w układzie gildią browarników i o tym, że mamy drugą pieczęć. Tylko, że co oni z tego będą mieli? To jest pytanie. O, będą mieli dostęp do pieczęci, czyli... Jeśli bardzo, bardzo będą chcieli coś nie będą przyblokować. Mieli, nie będą mieli dostępu do pieczęci, tylko... Możemy sobie nawzajem przybijać będziemy papierze. Mieli, będziemy, no tak. Będziemy mieli obopólne korzyści z... nie wiem, handlu tym, czym możemy i sprowadzania i tak. Produkcji. Przybijemy im papiery, oni przybiją nie nam... Nie chcemy się produkować przecież. My chcemy tylko mieć pieczęć. My w tym momencie mamy interes z gildią browarników, że będziemy im podbijać w zamian za kasiorę. Więc tutaj musielibyśmy rozkręcić zupełnie cały kolejny biznes, żeby sprzedawać rzeczy, do którego nie mamy dostępu w ogóle do tego, do lasu tak naprawdę, bo leśnicy mają dostęp. Więc to jest bardziej skomplikowane. Nie musimy mieć, ale możemy, że tak powiem, wystawiać pozwolenia na polowania i tak dalej. Takie rzeczy. Zobaczcie na tym, na naszym pierdolenie. Dobra. Tak, Gosia, co będzie? Kurwa, bieda kulik. Bez sanek. Bieda kulik. Dobra, to co robicie? What are you doing? Guys. Negocjatorzy. Twarde negocjacje. Mi się podoba, mamy turbo zajebisty czat na Twitchu. No. Bardziej negocjatory jesteśmy, kurde, niż negocjatorzy. To jest, to się nazywa quality chat, a nie jakiś tam, kurwa, gówno chat na sławnych streamach. Tak, gdzie leci nie, ale taką jak chcecie robić to... Wszystkie jak chcecie robić to z żółtką. Dobra, chłopaki. O, ja... To powiedzcie mi, co robicie. Macie 4 dni, jakie spędzacie. No już, że tego dnia wieczorem, w dzień idziemy do kowali i usłyszałem mówić im to i tamto, że zakładamy i chcemy z nimi związać spółkę. Ja odbieram miecza. O dobra, a więc odbierasz miecza i idziecie... Idziecie do gildii kowali. Jest wieczór. Mhm. Przywitał was cały. Ja myślę, że potrzebujemy... No, idziemy za dniami, miecza do bratku. Potrzebujemy drugiego słupa. Potrzebujemy drugiego słupa chyba. A, tak, dokładnie, drugiego słupa. No, bo teraz jak jeden słup jest w lat, to dobrze było jakby niezależnie mieć drugi słup, który no, był faktycznie ten, dalej podlegał ten... pod lata, ale niejawnie. No ten ale drugi się dupa. Chodzi o to, że bez sensu będzie, jak ludzie od jednej i od drugiej gildii będą przychodzili do Vlada, bo nagle tutaj zaczną się kombinacje. Ma no drugi przydupas, ten Bart. Bart jest za mało ogarnięty, trzeba Dragana by ściągnąć. Dragan by tu wszystkich poustawiał. Przywitał was w gildii złodziei. Taki siwy, panie. Poważnie wyglądający mężczyzna. Nazywa się Multikowali, panie Giemie. Co? Gildikowali, panie tak, Giemie. Tak więc, przychodzi, nie? I kogo to moje oczy widzą? Nie trudno dowiedzieć się, że jesteście, że pojawiły się jakieś ciekawe osoby w mieście. Słyszałem pogłoski, że to wy tak narozrobiliście w gildii rzemieślników, w gildii browarników. Słyszałem też, że gildia leśników coś ma się nie najlepiej. Na szczęście, no cóż, na szczęście my, czyli prawowity lud Teslaw, ci, którzy, potomkowie tych, którzy go założyli, my nie jesteśmy tacy lekkomyślni. Nas tak łatwo tutaj nie urządzicie. Tak więc zakładam, że to wiecie i przychodzicie tutaj, aby porozmawiać o interesach.
No i wiadomo już, dlaczego jesteś tutaj mędrcem tej gildii. Dodasz mojego tokena? Jest twój token. Tak, mamy czarno. Ja też. A, no bo ja też ciemność widzę. Ta warstwa. Tak, warstwa mapy. Ogólnie rozmawiacie sobie w wielu komnacie, ale na zewnątrz stoi, za drzwiami stoi czterech, że tak powiem, stalowych kurierów, tak więc nie macie, jakby możecie próbować coś z nim zrobić, ale jesteście obstawieni, nie? Chcemy. Nie chcemy. Mamy nawet takich zamiarów. Tak więc, rozmawiamy o biznesach, a właściwie ich nierobieniu. O, nierobieniu. Tak. Jako, że szanujemy waszą gildię. Słyszałem dobre całym słowo. Całym mieczem i toporem. Sam jestem kowalem. To zdecydowaliśmy się oddać, może to złe słowo. Wziąć was do współpracy, wspólnej ochrony i wspólnego zysku w tym mieście. On mówi... tak, możemy użyczyć wam stalowych kurierów. Nawet po preferencyjnych cenach, jeśli chcecie. Tu właśnie nie chodzi o ceny. To, co wam zaproponujemy, nie będzie wymagało ceny. A raczej chodzi o wspólne przybijanie dokumentów sobie nawzajem. My mamy wszystkie pieczęci, które są potrzebne, żeby przybijać nasze dokumenty. Nie wiem, co możecie mi zaoferować. Wy macie... mości panie jedną pieczęć. Tak. Mamy też najlepiej zorganizowane i najlepiej zabezpieczone biuro. Gdybyście na pewno udostępnili nam którąś, możemy praktycznie na legalnie zorganizować. Najlepiej by było, gdyby była to gildia leśników. Wtedy pozbędziemy się ich z miasta i przejmiemy ich interes. Żadnych więcej parszywych imigrantów z południa, ze wschodu, biedaków z północy. Tylko porządny lud Teslaw. Ci, którzy je wybudowali, ci, którzy sprawili, że jest wielkie za pomocą swojej ciężkiej pracy. Tak. To jest przyszłość, jakie marzę. Rozumiem, że on jest wyznawcą hasła Teslaw dla Teslawian. Tak, dokładnie. Brzmi jak propozycja biznesowa. A ja mam w głowie przebłyski takiego Alachu Trap Bar teraz. Panie, co jesteście w stanie zaoferować nam w zamian za taki układ? On mówi? Nasza infrastruktura. My będziemy robić większość roboty, jednak pieczęć jest wasza, tak więc bezpłatne przechowanie w skarbcu Ravida Blauma oraz uczciwy procent z przychodów z wszystkich wydanych pieczęci. Widzisz, my tu też zakładamy taką naszą własną gildię tajemników, żeby byłoby, gdyby również posiadali oni glejt żelaznych kurierów. Czyli chcesz, żeby włączyć ich wszelkich żelaznych kurierów, tak? Generalnie rzecz biorąc, wy macie pieczęć, podbilibyście papier, mogliby legalnie chodzić po mieście z bronią. A on mówi... Jako gildia najemników byłoby to bardzo na miejscu. On mówi, moja propozycja jest taka. Wybierzecie 20% z naszego wspólnego interesu. Wasza pieczęć leśników ląduje w skarbcu Blauma. A wasi przyjaciele, tak samo jak i wy, otrzymujecie, nie nazwiemy was oficjalnie starowymi kulierami, ale dokument będzie w praktyce działał tak samo. Będziecie mogli poruszać się z bronią po Teslaw. No, ciekawie. Ja mam tylko pytanie, to jak on powiedział, że pieczęć ląduje w skarbcu Blauma? Rozumiem, że na safekeeping, tak? Czy... Tak, oficjalnie jest wasza, jednak znajduje się w skarbcu Blauma. Ja tutaj nie chcę cię obrazić, ale na ile możemy ufać, że
Nie przywłaszczcie sobie tej pieczęci, jak ona już trafi do skarbca. Bo rozumiem, że honor to jest jedna rzecz, a faktycznie jak to się może Patrzy potoczyć, mówi, to... Honor i zasady to to, na czym zbudowaliśmy naszą gildię. Słowo każdego z jej członków jest tak samo twarde i niełamalne jak stal, którą wykuwamy. Możesz mi uwierzyć. To jest generalnie prawda z tego, co wiemy, nie? Tak, raczej oni są tacy praworządni, do tego też krasnoludy są w szeregach, które świadczą o raczej praworządności tej gildii. Możecie świadczyć, że możecie domyślać się, że to, co mówię, jest prawdą. Jest to honorowa osoba. Myślę, że to jest... A gdybyś potencjalnie dostał od nas informację o podziemnej gildii? Już on wszystko wie. Nie kombinuj. I tak dobrze wszystko wie. Nie więcej od nas. Nie, po prostu nie chce mi się tego mówić. Chciałbym po prostu mu... Patrzę na moich towarzyszy, czy się zgadzają i chciałbym mu po prostu wszystko opowiedzieć, żeby on miał do nas 100% zaufanie, że powiemy mu o turbo ciemnych interesach w tym mieście, jakie prowadzimy i są prowadzone. Nie ma co. No, bo po prostu ja bym chciał mieć takiego turbo sojusznika, no jak... Chciałem to, jak taki stan, jaki jest obecnie, to jest spoko. Wszystko. No. Jesteśmy dogadani, dał nam swoje słowo. On i tak wie o tym, że my mamy jakieś konszachty z gildią piwowarów, no. Było słychać po jego wstępnej pytaniu. Nie ma co tutaj brudów wywlekać na światło dzienne. Tak daje oczkiem, daje znać. To lepiej dla niego również. My będziemy mieli uzbrojonych u siebie, oni uzbrojonych u siebie. To jest dobry pomysł. To przybijacie z nim grabę i zostawiacie mu tą pieczęć. Dokładnie, robię takie... A więc dogadaliście się, macie... macie... ...20% z różnych biznesów. Tak, macie w tej chwili 20% z biznesu tych glejtów leśnickich, który jest teraz zarządzany przez Kowali. Do tego macie doświadczonych najemników, którzy do tego mogą nosić broń. I 10% od złodziei i ich wszystkiego, co przed no tego jeszcze, przepiorą. Jeszcze gildia najemników, którą założy wasz towarzysz w lat, tak, że będzie przynosić jakieś małe zyski, nie? Więc... To znaczy małe. Będą wpierdalać ludziom za pieniądze. Cicho, weź, nie robisz naszego biznesu. Tak więc... No, nie dogadaliśmy... Sobie retainerów, no. Tak minął, tak. Jakbyśmy potrzebowali retainera, to z gildii najemników weźmiemy. Tak, dobra, to min... Później się najebaliśmy z krasnoludami i tak minęły ten i turniej. Został piąty, szósty dzień i siódmego musicie wyruszyć. Jest piąty dzień, poranek, wstajecie, jesteście zadowoleni, czujecie się biznesmenami. Czujecie się pewniej, zastanawiacie się, czy być może jak tak dalej pójdzie, to nie będziecie mogli zamiast podróżować w poszukiwaniu przygód, po prostu się osiedlić i żyć z tego, co... Przyniosę wam... Mamy plan B. Dobra, musimy panowie jeszcze dogadać to i jak wygląda wkład w naszą gildię najemników. I to, coś tam mówiliście o jakichś udziałach, co mi się nie do końca podobało. I co? Ci się nie podobało? Czy tam sugerował jakieś udziały co do wysokości wkładu? Nie no, Vlad tutaj jest oficjalnie... Jakie znowu udziały? Ja jestem za tym, że nie żadne, że udziały mamy równe, tylko nam oddaj po 50 sztuk złota. Może być. Na taki układ jestem w stanie przystać. Zapisuję sobie, że mam dług złota względem moich towarzyszy. Okej. Okay. Dług. Miesiąc JP.
Znaczy, jeszcze moje 5 sztuk złota. W sensie, ja od ciebie 5 sztuk złota wziąłem na scrolla Identifya, ale nie zużyłem go jeszcze, więc ci nie oddaję. Jak będzie potrzeba, to wtedy się dogadam. Jak będzie, to będzie. Łuk 50 GP na głowę. Lane? Tak, czy coś tego dnia załatwić konkretnego na mieście, czy... Nie, ja cię poślę knedlikami. Co z knedlikami? Michał, ty siedzisz ze w spokoju, podziwiasz pięknie wykonaną runę, która widnieje na twoim magicznym mieczu. Co jest napisane? Patrzysz, że jest ogromny i myślisz sobie, że na tak dużej broń to byś mógł zmieścić jeszcze pewnie z dwie takie runy. Halo? I stream wypierdoliło. Wojtek, jego francuski internet. Ej, mój francuski internet działa z reguły dobrze. Rzadko. Nie, internet działa. Co się stream działa? No, przed chwilą był zacięty. Bo czasem się zacina, ale ja nie wiem, czy to po prostu mój komp już się nie nagrzał dość mocno. Dobra. To panowie, co chcielibyście dalej uczynić? Jaki macie jakiś plan na ten trzeci dzień? Na ten piąty dzień? W mieście? No, coś napisz. Specjalnego. Dobra. Możemy znowu pójść do tej. Listaniu do Esmeraldy, zobaczyć, czy coś nowego ma. Czekajcie chwilę. Już może nie kombinujmy, tylko popychajmy dalej. No możemy passwords też zrobić. Tak, był aktualny wątek. Była chyba double ścina u Wojtka i u mnie naraz, tak mi się wydaje, bo mi się ściął stream. Bo ja podlewałem poprzedniego dnia, a tego jeszcze nie podlałem, nie? W sensie tak. Tego, co żeśmy gadali z kowalami. Bo to już następnego dnia żeśmy zrobili, tak? No to zakładamy, że podlewasz zawsze, no przecież nie będziesz musiał chyba mówić non stop, że podlewasz. Do Esmeraldy albo do tych ganów? Do tych... Wistani? No. Chodzi o to, że ja muszę zapisywać to, nie? Macie czas, możecie spokojnie ich odwiedzić. No to idźcie sobie na przepowiednia, a ja idę po Balantines. A więc ponownie jesteście w znanym wam już namiocie przywódczyni tych Wistani, która nazywa się Esmeralda. No i ponownie zdajcie sobie sprawę, ona wita was, przygotowuje tą mieszankę ziół zalanych ciepłym wrzątkiem, która ostatnio tak bardzo wam smakowała. I witam was, pytając się, co was do niej sprowadza, przyjaciele? Kurwa, nuci tam się. Tak. Nie mówię tak, ale mam wrażenie, że chyba po to tu przyszliśmy. Ona mówi, że no, jeśli nudzi wam się, to w trupie są piękne, młode, wistańskie dziewczyny, które... bardzo by doceniły towarzystwo takich bohaterów i ciekawych osobistości jak wy. Oczywiście za drobną opłatą. Jak drobną? Bo mam przy sobie tylko 6 sztuk złota. A mówi... Dla naszych starych przyjaciół 6 sztuk złota starczy. Dobra. Przechulam wszystko. Nie, bo czekaj, a co, ty wymówisz, co myśmy tutaj od nich chcieli, czy tak tylko wpadliśmy faktycznie się przywitać? Nie, Ezekiel właśnie dał jakiejś młodej wistance 6 sztuk złota, po czym poszedł z nią do jej wozu. Kurwa, Ezekiel się spuka, ma 6 srebrników. Mam 3 srebrniki i 30 koperów, to jest fortuna. Czućka 20. Tak to mówią, goły i wesoły. O? A K20, nasza słynna K20. Będę miał potomków? Chyba nie. Nie ma gola. Wychodzi po chwili, całkiem zadowolony, wy się zastanawiacie, czy to tak przystoi. Czy tak przystoi księdzu?
Ksiądz, kapłan, różnica jest. Przyszli tutaj z jednego powodu jeszcze, że chcieliśmy może zobaczyć, czy ma jakieś magiczne przedmioty, albo jakieś zwoje, cokolwiek taki. Ona może wam sprzedać ciekawe zwoje identyfikacji. I rzuć Kuba kasetką. Ouu. Kasetka. Tylko 14. Nie rzucaj tą kasetką, w której masz monety. Okej, to będzie coś fajnego. Ale kurwa, that D&D joke. A więc... 14, to jest coś fajnego. Okej. Poczekaj chwilę, Kuba, muszę jeszcze ten. Rzuć jeszcze raz kasetką. Tylko mi się przypomina, jak kiedyś żeśmy znaleźli gadający buzdygan i ja się go pytam, czy no ty robisz coś specjalnego, a na co kurwa to, że jestem gadający buzdyganem, to ci nie wystarcza? Był jeszcze ten, gadający napierśnik magiczny, który udało nam się zniszczyć. Tak. Była jeszcze gadająca głowa krasnoluda. 21. Dwa głowa. Piersie, o, to było gadające po piersie. Faktycznie. Poczekaj chwilkę. Wszystkich irytowało dookoła, więc zostało zniszczone. Rzuć jeszcze jedną kasetką. A więc... Ładne jakie rzuty. Martial Melee Weapon. Dobrze, że nie gram w wojnę na pieniądze, jak to niektórych kasetach tym to wyszło. A więc ona tak patrz, ona mówi... No, jeden z rycerzy tam na dworze, no trochę się zadłużył nas w karty, no i musiał zostawić swój miecz. I ten miecz jest magiczny, mogę wam go sprzedać. I sprzedam wam go za pół ceny, jako że jesteś przyjaciółmi i chcę się go pozbyć. 500 sztuk złota jest wasz. Jest to wielki miecz plus jeden. Ktoś tu nas potrzebuje? Nie. Nasz mściły chyba ma coś takiego. Ja mam zajebisty miecz. Dokładnie taki sam. Ja mam w sumie do niej jeszcze jedno pytanie może. Mhm. Wyciągam tą całą szaulę, tak? Mhm. Tak to się nazywało. I się pytam, że mówię, że to już było identyfikowane i znam tego właściwości, ale pytanie, czy są jakieś jeszcze może ukryte właściwości, czy ona byłaby w stanie je jakoś rozten? Ona mówi... Ona sama, patrz na te sztyle, mówi nie, on sama nie ma, ale jesteście w posiadaniu także drugiej. Są znane jako siostry nocy. Razem są potężniejsze niż w pojedynkę. Broń do dual wieldowania. Ma sens. Dedykowane. Takie but. I trzeba je zidentyfikować razem. Nie, no pewnie razem, bo jak ktoś dual wielduje, to pewnie dodaje się dodatkową kość, tak, do tych obrażeń żywiołowych. Albo są większe po prostu. Może. Tak, i generalnie one są normalnie takimi sztyletami jak są, ale jeśli są dzierżone w dual wieldzie, to ona wam wyjaśnia, że one wtedy mają bonus. To są wtedy sztylety plus 2 i zamiast jednej kości obrażeń zadają dwie kości obrażeń od tych. Dobra. Sam. No broń. Może nikt tu nas nie dual wielduje. Ja pierdolę, mam ochotę zagrać z wami, panowie, Valheima roleplayowo, ale tak turbo roleplayowo zagrać. Ja bym zagrał, można by w tą grę, co z D&D wyszła, co tam latasz tymi dritsami i tp i się bijesz. Taki action RPG zagrać. A, to na przykład mi znowu zacięło Wojtka i stream. No, bo mi na chwilę wywaliło, bo mi coś dzisiaj Discord przycina. W każdym razie ja mówiłem, że można by zagrać w tą taką dedeczkowatą, co jest. Dark Alliance? Tak, w Dark Alliance, Dark, no. Dark Alliance? Ono ponoć jest mega zbugowany. No to jeszcze lepiej. O kurwa, ale ma oceny takie... No, czego się spodziewałeś? Wypuścili takiego niedokończonego gniota.
Dobra, ale na razie grajmy w D&D, w które gramy. To ona wam to zidentyfikowała. Czy chcecie coś jeszcze od Vistani? Generalnie zauważyliście, że ci młodzi Vistani, którzy są w tym namiocie, szczególnie ci mężczyźni, są czymś jakby obruszeni. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio była taka grupa, która was zaczepiała. Jak szliście do namiotu, to widzieliście, że przywódca tej bandy, którego już wcześniej poznaliście, młody Vistani zwany jako Otsan, był czymś jakby... był czymś wkurzony, wychodził z namiotu. Halo? Boże... Halo, słyszycie mnie? Nie pamiętam już. Halo? A, teraz tak. Okej, znowu mi przycięło. Przepraszam, chłopaki, nie wiem, co się dzieje. To słyszeliście, co mówiłem, co wam opowiadałem? No tak, tylko że pytanie poszło, czy wiemy, czemu był wkurwiony. No możecie się spytać tej babki. Pamiętamy. Chcecie się spytać? Zapytajmy, czy coś tutaj się stało? Ona mówi, nie dokładnie tutaj. Że miny nie tęgle. Widzicie? Otsan. Oraz Otsan jest potomkiem innej grupy Vistani niż moja rodzima trupa. Mm-hmm. Kilkanaście już lat temu, podczas ślubu poprzedniego króla, ojca obecnego króla, drugiego ślubu, brał ślub z młodą księżniczką, nasz tutaj panujący król był już wtedy dorosły. Pewna trupa Vistanich przybyła na wesele. No i ukradli trochę za dużo. Wściekły król wysłał jednego ze swoich kapitanów, aby ich doścignęli. No i mężczyźni, czyli ci, którzy byli odpowiedzialni za te kradzieże, uciekli przodem na koniach, a kobiety i dzieci zostały z wozami. Liczyli na to, że no nie zemszczą się na bezbronnych kobietach i dzieciach, jednakże kapitan, ten zły kapitan oraz jego ludzie wyrżnęli tych wszystkich Vistani. No i od tamtych, widzicie, Otsan oraz jego, Otsan był wśród tych mężczyzn, którzy uciekli razem ze swoim ojcem. Część tych Vistani, właśnie tych chłopaków, których jest tak dużo w naszej trupie, to właśnie potomkowie tamtych. Oni bardzo chcieliby zemścić się na królu i z tego powodu postanowiłam, że nie zabawimy na dworze króla podczas turnieju, który wyprawia z okazji Wojtek świat, chyba cię znowu ścięło poprzednio. No go co chwilę ścina teraz coś. Chyba ale chyba usłyszeli większość. Skończyłeś na zdaniu, że Otsan był wśród tych, którzy uciekli. Tak. I dalej nie słyszeliśmy. A więc Otsan oraz ci jego młodzi Vistani, którzy tam są, to są dzieci tych, to są potomkowie tamtej trupy, nie? Która została wyrżnięta, to słyszeliście? Tak. Był pogrom, ale zabili tylko kobiety i dzieci. Mężczyźni ocaleli, no i udało im się uciec i dołączyli do tej trupy Esmeraldy, nie? No i teraz oni chcieliby bardzo dokonać zemsty, ale chcieliby ponownie okraść najprawdopodobniej króla podczas uroczystości z okazji zaręczyn między Myślidarem a Daniką, tego turnieju, na który wyruszacie. Esmeralda, wiedząc o tym, że chcą narozrabiać, postanowiła, że trupa nie uda się tam i pozostanie w tym mieście, w Teslaw. Dlatego ci młodzi są wkurzeni. Bo rozumiecie historię? Tak. No. Dobra, czyli Esmeralda jest takim rozważnym przywódcą, szamanem, czymkolwiek kurwa na jest. Ja? Bo przecież mówiła nam, że nam rytuał nawet proponowała. No dobra, ale nie chodzi o nas. Chodzi o to,
że wiemy, że już pewien szlachcic, młody prawdopodobnie, jest odpowiedzialny za atak orków. I pytanie, czy możemy w jakikolwiek sposób dowiedzieć się więcej. Nawet nie tyle dzięki... szlachcic, co królewska krew. Królewska krew, no. Czy jesteś w stanie jakoś nam tutaj więcej informacji zdobyć? Ona dzięki mówi... twoim zdolnościom. Ona mówi, nie. I tak mówi do ciebie, przyjacielu elfie, ty na pewno sobie o tym zdajesz sobie sprawę, ponieważ czuję, iż tak, że jesteś biegły w wiedzy tajemnej. Coś przysłania gwiazdy, coś, jakaś mroczna siła nie pozwala czytać dalekiej przyszłości. Nie wiem, co się stanie. Nie wiem. Moja wizja jest zamglona. Niestety nie pomogę wam. Ale ona mówi o przyszłości, tak? Tak, że nie jest w stanie czytać w przyszłości zbytnio. Ani w przeszłości. No jakby jej czary wieszczenia nie są dość potężne, żeby wam pomóc w tej sytuacji. O to jej chodzi. Okej. No dobra. Wizja jest zamglona. Jakieś potężne siły. To co? Nie, czy to oznacza, że moja wizja również jest zamglona? No, to jest opisowe powiedzenie, że Esmeralda nie jest w stanie wam nic wywróżyć. O. Dobra. To chcecie coś jeszcze u Bistani załatwić, ja, czy wracacie? Ja od nich nic nie mam, ja bym poczekał na turniej. No, ja już nie mogę w tej zbroi doczekać. Krzysiu, nie możesz się doczekać, że będzie mógł postawić jeden więcej na swojej karcie postaci. Jok, ale będzie epicko. Nie, chodzi o to, że będę chodził w pełnej płyce. To jest z 10 do respektu. Będziesz brzęczał. A więc... Spędziliście dzień w obozie Wistani, zjedliście jakiś tam posiłek, porozmawialiście ze Smeraldą, dowiedzieliście się o prawdziwej naturze ostrzy magicznych, które zdobyliście. I idziecie sobie ulicą, podczas tego, tak jest wieczorek, idziecie sobie ulicą, rozmawiacie. Wszystko wydaje się, że tak powiem, spokojne. I w pewnym momencie koło was przechodzi zakapturzony mężczyzna. W pewnym momencie... Z jego strony, on was jakby mija, wy sobie idziecie. Poczekaj, umieszczę was na mapie. Będzie chciał nas okraść? I będzie, wreszcie Ezekiel będzie wyglądał tak, zamiast nosić swój kaptur jak ten Assassin's Creed, to będzie tak wyglądał. Dokładnie tak. W pewnym momencie przechodzi koło was. Myślicie sobie, że to po prostu taki zwykły kupiec. Wygląda na pierwszy rzut oka niepozornie, jednak w pewnej chwili zza pleców wylatują trzy magiczne pociski, uderzając w Tilayla. What? Maleśnicy się wkurzyli. Random, ale leśnicy raczej nie mają dostępu do magów. Nie, no mają druidów. 3D4. Wiem. Dobre. A więc zostajesz trafiony, tak odbiegasz, jest to dość bolesne. I wtedy patrzysz i widzisz, że laska, z którą szedł ten mężczyzna, świeci się magiczną energią. Przypatrzysz mu się i widzisz wyraźnie, że jest czarodziejem. I tak on mówi sobie pod nosem. Oj, słabo. Wyciąga mały, trzyma taką sówkę na swoim palcu i mówi do niej, brak znajomości podstawowych czarów ze szkoły odpychania. Co? O. A do kogo on to mówi? Do ciebie. Do co? Jakby sam do siebie mówi, ale wygląda to, że mówi o tobie, jakby spogląda na ciebie. No, ja zobaczyłem, że on dostał pociskami i wyciąga miecz i biegnę na niego. Okej, wykonałem, kim ty jesteś? My mamy broń ze sobą? Tak, my glejty dostaliśmy przecież. Tak. A, to my glejty też dostaliśmy na chodzenie z bronią. Tak. A, dobra, czy jesteśmy uzbrojeni?
Jako kurde przywódcy naszej nowej gildii najemników, nie wypada, żebyśmy nie mieli. 22 Wojciechu. Okej. Wykonaj rzut na obrażenia. Pierdalam od razu mu smajta. Dobra, najpierw obrażenia zwykłe. O! Chyt. O! O! Wincy i rdzeniów! To ja lubię! To ja lubię! Więcej magów. Głos się namnożyło jak... A więc podbiegasz? Na te rzuty, kurwa. O, podbiegasz? Na te rzuty. Rzucił! Patrzcie na te rzuty. Podbiegasz, potężnie ładujesz swój miecz boską energią, uderzasz, jednak przelatuje on przez niego jak przez powietrze. Nagle widzicie, że wokół was stoi sześć kopii tej postaci. Patrzy, on spogląda na tego ptaszka, który siedzi na jego palcu i mówi do niego. Otacza się w bardzo nieodpowiednim towarzystwie, niesprzyjającym postępom w pracy akademickiej. Ja rzucam Dispel Magic. Okej. Okay. Tylko zaraz zobaczę, gdzie jest. Creature object or magical effect within range. Czekaj, czy w Tirela to poleciało? Pozwala czy ci, to pozwala jest ci, Kuba, bo rzucasz na ten czar? Wykonaj test. To on się sra do Tilejla, czy to jest chłop z tego uniwersytetu, w którym był Filian? Nie, Tilejla. Ale ja tu weszłem jakąś grubszą intrygę. Ja nie byłem na żadnym uniwersytecie, co ostatnio jaja robiłem. A, dobra. Kuba, wykonaj test na rozpraszanie. Na Arkanę? Poczekaj. A, dobra, faktycznie, bo tam jest... A nie. Make ability check using your spell casting ability. Okej, okay, dobra. Czyli gdzieś... Czekaj. A, dobra. Okej, okay, Kuba? Ale maksymalny damage z podstawowego ataku, nie? A więc zrzucasz? No. I wszystkie one znikają. I w tej chwili zauważasz, że jedyny prawdziwy lewituje trochę ponad lampą na prawo i patrzy i pomimo rażącego braku dyscypliny wykazuje pewne zdolności antymagiczne. Podnosi... Czego znam? Czego poznaję? Co? Czego poznaję? Tak. Jak niego... Znaczy, jakby... Coś ci się kojarzy. Widzisz po jego szatach, zdajesz sobie sprawę, że jest to osoba, która jest jakoś związana z Uniwersytetem Magicznym w Riverside, do którego kiedyś uczęszczałeś. Riverside... Dobra, to mówię w takim razie, spokojnie towarzysze, raczej nie będziemy się tutaj bili z tym oto czarodziejem. Ja tylko... On tutaj on sobie tak, robi on tylko tak podnosi rękę, w tej ręce zaczyna się zbierać kula ognista, którą zaraz będzie w stanie rzucić. Ale spokojnie, został jeszcze jeden ostatni test. Co robicie? Chyba nic nie mam, wiesz, żeby... No ja mam przygotowanego silensa. I kill you. Ciskam was kulą, robimy? Niech każdy wykona rzut obronny na dexterity. Ja ogólnie... Zobaczyć, czy może. Chciałbym zajebać miejsce, w którym jest slipa. On w reakcji rzuca counterspell. Słyszysz, Krzysiu? Nie, nie słyszałem. Rzucasz slipa, tak?
Z drugiego slota. To wykonaj rzut na obrażenia. Znaczy na te kości, co zostaną uśpione. For second additional 2d8, to łącznie jest, gdzie tu jest ta ilość tych kurde kostek? Nie, dobra, niestety mój czar tutaj się nie przyda. Tu jest kurde liczba tych kostek na tym myślę czarze. Myślę sobie, czy nie chciałem teraz włączyć mojej boskiej zwinności i nie rozpierdolić tej lampy razem z nim, jak Hulk. On lewituje nad tą lampą. Ale rzut, Krzysiu, ładnie, ładnie. Grubo. A więc... Co najwyżej cold person rzucić. Rzucasz, a on robi boom, counter spell. Dobra, to nie jest encounter, na który jest wydawać rzeczy, bo chłopiec jakiś kurwa przejebany. Rzuca was kulą gnistą. Rzućcie dexterity. Wszyscy. Dlaczego? Mój najgorszy rzut obronny. O kurwa, ale dexterity wjebałem. No, ja już nie bardzo. The dices are strong within me. Się boję, że on ma dacy trochę wyżej niż 13. Uła. Wybucha wśród was kula ognista. Wy zatrzymujecie się. Zatrzymujecie się. Otrzepujecie się, tam tulacie się po ziemi, wstajecie, jesteście osmoleni. On zlatuje, podchodzi do trzepiącego się na ziemi Tilayla i mówi: ach, ocena niedostateczna. Wymaga natychmiastowego powrotu na uczelnię, zdanie egzaminów, odbycia zajęć. I to jest ostatnia szansa. I więcej razy to, kim jest twój ojciec, ci nie pomoże. Po czym wręcza ci taką białą kopertę z pieczęcią i na tej pieczęci jest taki wir i on mówi: jeśli będziesz gotowy powrócić do uniwersytetu na dalsze nauki, musisz to zrobić przed 30 września bieżącego roku. Inaczej zostaniesz automatycznie usunięty z listy studentów z brakiem możliwości apelacji o ponowne przyjęcie na nauki. Dziękuję bardzo. Co razem przyjedzie, jak po prostu. Gdy chciałbym stresować w czarodzieja, to ostatni krzyk. O ile mam czasu? W tej chwili jest taka późna wiosna, jest taka końcówka maja, niedługo będzie początek czerwca, nadciąga lato, więc masz jeszcze trochę czasu. Czarodziej po tym mówi, że tak więc do widzenia, odwraca się do twoich towarzyszy i mówi: zacnych panów, przepraszam za zamieszanie, życzę miłego wieczoru. I odchodzi. Pierdalaj, dziekanie. Ja się znikną z tym fireballa. To kurwa, ja strzelam z łuku do niego. Ale dostaliśmy tym fireballem normalnie damage, czy tak, nie? Tak, normalnie damage. Czyli gdzie ta damage dostał? Tak. Nie powiedziałeś. Kto zdał? Zdał mściwój i Ezekiel nie zdał. Więc... Czyli wszyscy nie zdaliście. Tak. Ja sobie od razu mogę wkleić 4 Cure Light Wounds. O, tak. Jeszcze go może go nawet trafiłem, nie wiem. Tilayl, ty zdajesz sobie sprawę, że ten list to jest taki magiczny list, który jeśli otworzysz, to... automatycznie teleportuje cię do, że tak powiem, hali głównej. Hali jak głównej będziemy się trzymać za ręce? Uniwersytetu w Riverside. To jest, możesz sobie zapisać, że to jest magiczny przedmiot, że to jest list przywoływania. Jak będziemy trzymać się za ręce, to nas wszystkich teleportuje? Kto to wie? Czy to jest docelowe i nam urwie dłonie, kurwa. Trafiłem go z tłuku, czy jakoś poszedł sobie? On generalnie wypuszczasz na nim strzały, jednakże przelatuje przez niego, jakby był cały czas tylko iluzją. Kuba, ty... Ezekiel. Counterspell! No gdyby był Counterspell, to wiecie. Ja się mogę zamienić w kielicha i uleczyć... Po kolei będę się bawił. Co tam, mam sloty. Ty sobie zdajesz sprawę, Tilaylu, kto to właśnie był. Jest to niesławny mistrz
Ebin, który jest, którego zadaniem Ebin. Jest, że tak powiem, kontrolowanie mniej, że tak powiem, kontrolowanie mniej, słuchaj, mniej zdyscyplinowanych studentów uniwersytetu, na którym kiedyś pobierałeś nauki. Jak widać, nadal o tobie pamiętają i ze względu na to, kim jest twój ojciec, wygląda na to, że dalej dają ci szansę, więc jeśli chciałbyś powrócić, stoją one teraz przed tobą. Chciałbyś nam coś powiedzieć, elfie? Możesz się wytłumaczyć z tego, co tu się od nie pawiło przed chwilą. Jak wspominałem, że kiedyś na uniwersytecie pobierałem nauki, to właśnie jeden z profesorów przyleciał, żeby mnie skarcić za to, że nie dokończyłem moich studiów. Tak, skarcić się na uniwersytecie, że kurwa ma być... Napierdalają w ciebie fireballami za to, że nie przyszedłeś na zajęcia? Zajebisty uniwersytet. A bym się wypisał na twoim miejscu. Teraz w klasztorze tak nie było. Wypisz się tak jak ja z religii w trzeciej klasie, kurwa. Tilejlu, ty zdajesz sobie sprawę, że to co właśnie zrobił, to jest znany, że tak powiem, test potrzebny na zaliczenie, który nazywa się SDC, czyli Shield, Dispel, Counterspell. Podstawowa obrona maga. Dobra, kto chce heala, bo mam jeszcze... Do kogoś teraz poleci z Chalice'a heal. Żeby jakby co... Ja mam swoje heale, nie potrzebuję. Ktoś chce? Jeden jest za darmo, już dalej nie muszę kastować, ale... Możesz mi healnąć. No to dostaniesz 7. Cure Wounds'a wsadzę. 7. A ja se zjem też Good Berries. Mam jeszcze 2 pierwszoslotowe i mogę jeszcze... Mogę mieć K8 z mojego i K8 z kielicha. Za każdy slot. Jakbyście chcieli jeszcze. No dobra, ale wygląda na to, że... Będę musiał zrobić sobie sidequesta w pewnym momencie. Teraz gdyby ten silence był przygotowany. Ale to było coś w stylu jak Luke Skywalker w tym kurwa nowych Gwiezdnych Wojnach. Pojawił się z dupy swoim jakimś klonem, kurwa. Pojawia się i znika szczeciński paprykarz, mordo. No. Trochę tak. Co, czy tym pięknym akcentem zakończymy? A więc fast forwarduję. No. Po tym spotkaniu stwierdzacie, że już nie będziecie szwendać się po mieście. Spędzacie ostatnie dni przed turniejem, odpoczywając, ciesząc się nowo zyskanymi bogactwami oraz statusem w mieście. W tej chwili naprawdę się liczycie. Kowale rozpoznają was, złodzieje boją się wejść wam w drogę i omijają was szerokim łukiem. Jesteście kimś. Z tego powodu dwa ostatnie, że tak powiem, następny dzień spędzacie zajadając się pysznym jedzeniem oraz popijając pyszne napoje w tłustym knedlu. Nadchodzi dzień turnieju. Ezekiel z samego rana odbiera lśniącą, nowiutką zbroję płytową, która na pewno przyda się podczas nadchodzącego turnieju. Opuszczacie... I wymieniamy Splinta na... Ejcika. Rankiem tego dnia odbieracie wasze wierzchowce ze stajni i wolnym, że tak powiem, wolnym chodem przejeżdżacie jeszcze raz przez ulice miasta, w którym w ciągu tego tygodnia spotkało was tak wiele przygód. Wyjeżdżacie północną, tak zwaną koronną bramą i udajecie się w stronę Słupnicza, wspaniałego zamku króla
króla, już wam mówię, króla Gościsława III. Już nie możecie doczekać się, co za kolejne przygody spotkają was. Wiecie na pewno, że książę Myśliwy Dar będzie tam na was czekał. Co więcej, macie informacje o tym, które mogą wskazać mu, podpowiedzieć, kto może knuć za jego plecami przeciwko królestwu. Tak więc spotkamy się w przyszłym tygodniu. Myślę, że do Teslaw jeszcze powrócimy, szczególnie z tego powodu, że najprawdopodobniej w przyszłości będą czekać tutaj na was całkiem konkretne pieniądze odłożone. No i Vlad, który w waszym imieniu ma rozpocząć pewną tutaj działalność. Tak więc... Give that money! Vlad tam zostanie zaciukany. Tak. Został CEO. Gratuluję ukończenia. Gratuluję ukończenia pierwszego rozdziału naszej trzyrozdziałowej przygody. Tak więc, co ciekawego dalej was czeka w Preowsku? Gdzie teraz wyruszycie? I czy to będzie miało coś wspólnego z zagadką Wielkiej Puszczy Czerniborn, z której pochodzi nasz dzielny łowca Filian? Tego wszystkiego dowiemy się na następnej sesji w przyszłym tygodniu. I zapraszam, ponieważ będzie na pewno ciekawie. Mamy tutaj wspaniałych bohaterów, a królowie mają to do siebie, że urządzają wspaniałe turnieje. Czy nasi bohaterowie trafią na ślady kolejnych intryg? Czy może rozwiną się te, których rąbka tajemnicy ujawnili podczas swojego pobytu w Teslaw? No i najważniejsze, czy okryją się chwałą i pokażą, że są nie tylko wojownikami, ale także wspaniałymi rycerzami. Tak więc dzięki wielkie wszystkim, którzy nas oglądali. Zapraszam w przyszłym tygodniu i nasze filmy są na bieżąco uploadowane na YouTube i można je też zobaczyć nagrania ze streamów na kanale. Wielkie dzięki, że oglądaliście. W ten czwartek wracamy z warsztatem Mistrza Podziemi, gdzie będziemy kończyć kolejną przygodę. Wielkie dzięki za oglądanie. Do przyszłego tygodnia. Wielkie dzięki graczom. Na razie. Hej, cześć.